Tomek Baluś, przyjechałem tutaj do Was z Kalwarii, czyli Kalwaria to jest powiat wadowicki, województwo Małopolska. Jednocześnie korzystając z okazji zapraszam serdecznie. Od 7 lat prowadzę portal, niezależny portal lokalny Nasza Kalwaria. Udało nam się systematycznie budować pozycję na rynku, coraz więcej osób nas ogląda, coraz więcej odsłon też mamy na portalu. Też w najbliższych miesiącach planujemy wejść niejako do sąsiednich gmin, aby tą ideę, którą było na samym początku w Kalwarii, czyli budowa społeczeństwa obywatelskiego, informacja o jawności, przejrzystości władzy też docierała do innych miejscowości. My to jesteśmy mieszkańcy. Mieszkańcy i mieszkańcy, którzy są w jakiś sposób też wokół samego portalu, jakby są przy portalu, że oglądają, ale też wspierają. Przygotowują artykuły, też przygotowują materiały też na sam portal, jako pod kątem jakby same informacje, ale też kultura, sport właśnie i też przejrzystość władzy. Też na bieżąco informujemy lokalną społeczność o tym, co się u nas dzieje w gminie. No i to jest taki zespół, który można powiedzieć, że jest kilkoosobowy, ale też jest wsparcie osób, które się angażują i też można zauważyć, że stopniowo jest ich coraz więcej. Nie ukrywam, że też część osób postrzega mnie konkretnie, że to jest rzeczywiście pasja i rzeczywiście autentycznie tak faktycznie jest. Czyli dziennikarstwem to nazwał jako dziennikarstwo obywatelskie. Ja też podkreślam, że dziennikarzem wykształconym nie jestem, jestem po administracji, czyli to nie jest, w pewien sposób jest pokrewne, ale to nie jest takie typowe dziennikarstwo. Jeżeli pytanie dotyczy tego, czy się utrzymujemy, tak, mamy na portalu reklamy, natomiast też bardzo ważna rzecz, którą chciałem podkreślić, nie współpracujemy, nie podpisujemy umów z samorządami. W porównaniu z innymi portalami, gazetami, one podpisują pewne umowy, są z nimi niejako już uwiązane tym, że nie mogą o pewnych rzeczach mówić. My sobie możemy pozwolić na to, że możemy wręcz patrzeć wprost na ręce, bo o to w tym wszystkim chodzi, i informować mieszkańców. Zasada jest taka, że patrzymy władzy na ręce. To jest fundament i rzeczywiście w poprzedniej władzy rzeczywiście byliśmy opozycyjni. Teraz wygląda, że będziemy również opozycyjni i na następną kadencję też. Natomiast deklarujemy współpracę daleko idącą, że będziemy chcieli podpowiadać burmistrzowi władzy samorządowej. Udało się nam kilka projektów wspólnie konkretnie z Radą Miasta zorganizować i też przedstawić kilka projektów i będziemy to dalej robić. Także nie tylko tak, że będziemy patrzeć na ręce, tylko będziemy chcieli też podpowiadać. A jeśli pytanie, czy mieszkańcy się boją, żeby zamieszać reklamy u nas? Nie boją się. Nie boją się, na szczęście były próby, żeby nie reklamowali się u nas, ale mieszkańcy wiedzą, że to jest jedyne medium lokalne, które ma dużą siłę i dużą oglądalność, więc się reklamują.